my wiemy, że ludzie tego oczekują, że ta pomoc to jest ta pomoc, która jest potrzebna, o którą oni chcieli. Często jest na przykład tak, że jak my gdzieś budujemy studnie, to potem, na przykład w Afganistanie jest tak, że potem nam mówią, no słyszeliśmy, że tam w jakiejś tam wiosce założyliście pracownię komputerową, no my tu mamy taką szkołę, nawet sami właśnie ją zbudowali, no i też byśmy chcieli mieć komputer. No my już się wtedy dogadujemy i na przykład, no bo żeby w takiej wiosce mogły być komputery, to musi być prąd. Żeby był prąd, to musi być generator. Generator my możemy kupić, ale żeby generator chodził, to musi być paliwo.